dyskopolo coś, a nie jakieś pierdolenie, nie wiadomo co to jest. Jest dyskopolo za to. Będzie później, będzie. No. Nie wiem. Byłeś Zakopane, czy Białe Rozy, takie tego, to zobaczysz, młodzież wszystko chwyta. A to nikt nie chwyta. Pójdź na dyskotekę, kurwa, masz, to puszczają takie właśnie drzezy i nikt nie tańczy. Ale zaraz. Będzie działał, jak się nagłośnienie zacznie, bo będzie zbierał wtedy to, co będzie puszczane, raczej się mówione przez mikrofon. Cześć, Paweł Cignolokowo. Serdecznie Was witam po raz 437 podczas tego festiwalu. Nie, żartuję trochę. Fajnie, że jesteście coraz więcej ludzi. To dobrze. Widzę, że Zielona Góra była stawiona trafnie, tak mi się wydaje. Chociaż obawy były. Chciałbym Was zaprosić tym razem na panel dyskusyjny, nie degustacyjny. Na scenie przedstawiciele browarów, również media, czyli czołowi polscy blogerzy, zaraz wszystkim przedstawię. Porozmawiamy sobie chwilę o rynku piwa w Polsce, o tym, dlaczego jest fajnie, ale niekoniecznie. Dlaczego jest dobrze, ale nie beznadziejnie i dlaczego kraft w Polsce ma coraz więcej udziału w rynku, a wciąż za mało. Za chwilę. My sobie pogadamy, a potem zaprosimy do dyskusji oczywiście pytania z sali, jak najbardziej będą mile widziane. Dobrze. Zanim zaczniemy, ja przedstawię może moich gości. Od lewej, ja może po prostu oddam mikrofon, poproszę jednak od tamtej strony. Każdy kilka słów o sobie, z jakiej strony, że tak powiem, będzie reprezentował tutaj głos w dyskusji. Proszę, zacznij. Witam serdecznie. Tomasz Migdałek, Birofile, blog o piwie, bloger piwny. Mam nadzieję, że dyskusja będzie owocna. Cześć, Maciej Koryczka. Ja prowadzę blog o piwie pod nazwą Hopster Blog i jestem tutaj z Zielonej Góry. Zapraszam wszystkich. Witam, Robert Falka z browaru Piwo Żuka z Częstochowy. Zapraszamy do nas na kwas akumulatora. Dzień dobry, ja jestem Miłosz Harczaryk, jestem z browaru Berhet, jesteśmy ze Słowacji. Zapraszamy. Krzysztof Czechanowski, piwowar domowy, jestem przedstawicielem
lubuskiego oddziału terenowego PSPD. Będę tutaj starał się przedstawić punkt piwowarów domowych. No to jest Sebastian Paliszczak, Browar Harfagan. Też jestem w PSPD, tylko że tylko w polskim oddziale. Będzie spoko, nie? Chyba. Panu da radę. Mam nadzieję, że wszyscy damy radę. Ja wrócę tam do was, siedmę obok Tomka i poprowadzę tę dyskusję. Mamy tutaj trzy punkty widzenia, tak naprawdę dwa, czyli piwowarski i blogerski, ale również jest przedstawiciel piwowarów domowych PSPD, czyli Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. Taka instytucja, jeżeli ktoś chce ważyć piwo, albo już waży i chce przystąpić, to serdecznie zapraszamy. Dobrze, ja zostanę mikrofon po tej stronie i zacznę zadawać pytania. Tomku, pozwolę sobie. Taki roboczy tytuł, jaki sobie tutaj ukryliśmy, dokąd wjeżdża polski kraft, albo o co chodzi z tym kraftem tak naprawdę. My mamy świadomość, że większość ludzi tutaj obecnych to są ludzie, którzy no, cudzysłów nie są kraftowi, czyli na co dzień pewnie pijecie zwykłe piwo, albo niekoniecznie kraftowe, bo zielonej górze wiemy dobrze, że tego piwa jest mniej. Chcielibyśmy pokazać wam z jednej strony, dlaczego piwo jest lepsze, ale też w jakim miejscu na rynku jesteśmy. I to będzie moje pierwsze pytanie, może od prawej zaczniemy. Pytanie zabrzmi dość trywialnie. Czym się różni piwo kraftowe czy rzemieślnicze od piwa koncernowego? To jest, ale zadam za chwilę drugie, które będzie rozwinięciem tego pytania. I Sebastian, dlaczego twoim zdaniem i waszym zdaniem, bo wszystkich o to zapytam, piwo kraftowe ma tylko 0,9-0,8% udziału w rynku polskim? Sebastian, zacznij. Pierwsze pytanie, dlaczego się różni, czym się różni? Różni się pracą włożoną i jakością składników. To jest chyba taka najbardziej oczywista odpowiedź. Nie? My staramy się, żeby piwo było z jak najwyższej jakości składników. Nie oszczędzamy, no przez to piwo też jest droższe. I to jest od razu odpowiedź na kolejne pytanie. Czemu ma tylko 0,9? Bo to jest produkt premium. Nie możemy tego inaczej ubrać słowa. No, nie każdego stać na to, żeby wydać na piwo 12 zł. No, jedno nasze piwo kosztuje tyle co czteropak jakiejś tam marki koncernowej i żabce, nie? No, jest to różnica. Tylko teraz tak, jeśli potrafisz wydać 15 zł na kawę w Starbucksie, jeśli potrafisz wydać na jakąś dobrą kiełbasę od rzeźnika kilkanaście złotych kilogram, jeśli potrafisz wydać, nie wiem, no, dobra, jakiś kolejny produkt premium, na ciuchy na przykład, nie? T-shirt kosztuje piwo 20 zł, a jeśli to jest twoja ulubiona marka, to kosztuje 80 zł, nie? Więc jeśli kogoś lubisz, szanujesz to, co robi, to czemu nie kupić piwa za 12, 15, 16 zł, jeśli wiesz, on może to buchy serca, buchy roboty, buchta za to dużo, a to zrobicie wszyscy. Znaczy pamiętajmy, ja bym też obalał pewne rzeczy, pamiętajmy, że jeżeli weźmiemy pod uwagę ceny piw w multitapach czy w pubach, to one wcale się tak bardzo nie różne, tylko ten dobry zwrot. Dobrze, Sebastian, bardzo ci dziękuję. Krzywo, jakbyś mógł od strony, no trudno od strony piwowarów na to spojrzeć, ale dlaczego kraft w Polsce jeszcze się rozwija, już nie jest rozwinięty? Dlaczego się rozwinie? Dlatego, że to jest coś innego całkiem niż piwo, które serwują nam browary koncernowe. Przede wszystkim, co mnie skłoniło do ważenia piwa w domu, to, że uzyskałem inny smak, inną jakość. To piwo miało charakter przede wszystkim. Wydaje mi się, że ludzi skłania przede wszystkim do piwa takiego rzemieślniczego to, że to piwo ma ładny aromat, ładny charakter. Ludzie chcą poznać coś nowego, a nie tylko opiewać tych cały czas samych tak jakby nie patrzeć standardowych. No, standardowych piwach. Tutaj to brzmi trochę jak frazes, tak? No lepszy smak, lepszy aromat. Wszyscy mi to powtarzają w reklamach, koncerny też. Jak spróbujecie, myślę, że w niedzielę czy poniedziałek zwykle po festiwalach dostajemy dużo menu, czy nie wiem, to telefonów może mniej, bo aż tak się nie poznajemy. No okej, okay, rzeczywiście fajnie, rzeczywiście jest różnica, powiecie coś więcej. Czyli rzeczywiście tak jest. A jeszcze a propos piw domowych, taka anegdota mi się przypomniała, którą jest tu przytaczana, ale niektórzy przyszli później. Ktoś pyta często, ty, jakieś dobre piwo do 3 zł. Domowe. To jest od razu odpowiedź. I jedyna odpowiedź chyba, która się nazywa, no ewentualnie w promocji specjalistycznym, bo 2 dni do końca daty. Krzysztof, bardzo ci dziękuję. Miłosz, jakbyś mógł powiedzieć, jak to jest na Słowacji, bo mam przedstawiciela zagranicy, czyli browar słowacki. Czy tam też kraft jest, no nie wiem się, statystycznym marginesem rynku? Tak, jest to mała fala, są piwa małofalowe, ale mogę powiedzieć, że nie jest to jeszcze tak jak w Polsce, tak? Na Słowacji było
kilka lat, kilkanaście lat. Bardzo dobry lager, bardzo dobry pils, oni pili dobre piwa. Myślę, że w Polsce kiedyś nie byli takie jakieś ekstremalnie dobre piwa, ale dlatego w Polsce bardziej rozwijał ten craft, bo po prostu jest taka różnica między tymi piwami koncernowymi i craftowymi, że bardzo się to szybciej rozwija. Na Słowacji ten craft nie jest aż taki rozwinięty, jest tam jakieś 20, może 30 browarów craftowych z i z kontraktowymi. A ile ludzi mieszka? Ile mieszkańców jest Słowacja? Cała Słowacja ma 5,5. Mówisz 20-30, w Polsce 40, no tak. To, w Polsce to jest jakieś 350. Tak, 300-350 browarów, ale 40 milionów ludzi, czyli no czyli okej, okay, jest mimo wszystko więcej. Tak, tylko że tak ostrożnie z tymi piwami na Słowacji, nie ma to jakieś ekstremalne smaki, jeszcze jakieś piwa wędzone, tak jak wczoraj tutaj mówiliście, piwo z śledziem, piwo z ostrygami, tak. To jeszcze do Słowacji nie trafiło, ale myślę, że coś z tego będzie jeszcze. Super, miło, bardzo ci dziękuję, Robert. Mieliśmy przedstawiciela Browaru Harpagna, browaru, który jest, no, mimo wszystko, nie boję się tego powiedzieć, ikoną polskiego craftu. Długo na rynku, robi dobre piwa, dużo piwa. Piwo z Żuka oczywiście też robi świetne piwa, ale jest młodszym browarem. Jak to wygląda z perspektywy browaru, który ma mniej latek, że tak powiem? No, tak, mamy świadomość, że może trochę za późno, jakby to powiedzieć, wyszliśmy... Ale przepraszam, nie, poczekaj, nie, za późno nie. Nie to chciałem powiedzieć. Chodzi mi o to, jak wygląda ten rynek z twojej perspektywy browaru, który nie za późno, ale późno przed nami. Znaczy nie, no, dla nas, ja uważam, że może rzeczywiście za późno wyszliśmy z szafy, tak? Tutaj może ten rok wcześniej dałby nam na pewno troszeczkę więcej rynku i więcej świadomości, bo przede wszystkim staramy się uświadamiać tych naszych klientów, czym jest to piwo kraftowe, tak? Tak jak mówię, skąd się bierze ta cena, co powoduje to, co Sebastian mówił, że jest to produkt premium. I nawet widać to po klientach, którzy do nas wracają, tak? I to, co powiedziałeś, że w poniedziałek się okaże, że jeżeli każdy weźmie to piwo, które pił do tej pory, stwierdzi, że to nie jest to samo. Coś będzie nie tak. Dokładnie. Okej, dziękuję ci. Teraz głos blogerów. Maćku, odniesiesz się jakoś do tego tematu, to znaczy inaczej. My mamy trochę inne zadanie. My jeździmy na festiwale, to czasami się o blogerzy, nie znam tego typu. No kiedyś tak było, dzisiaj biorąc pod uwagę zasięgi, które mamy i to, co mówimy, w jaki sposób mówimy, jak słyszymy o tych ludzi, to dzięki wam kupuję to piwo. Rynek się trochę zmienił, jest nas mało. Ja myślę, że blogerów piwy w Polsce jest niby dużo, bo kilkudziesięciu, a tak naprawdę jest nas mało w stosunku do tego, ile rzeczy jest do zrobienia. Bo tych rzeczy jest bardzo dużo i myślę, że bardziej chciałbym, żebyśmy my odnieśli się do tego, tej strony właśnie, nazwijmy to dziennikarskiej, czyli jest, niby jest dużo festiwali, niby jest nas wszędzie dużo, a z drugiej strony krawki ma 0,8%, no coś jest na kasz. Czy nie? Nie. Okej, okay. Znaczy w ogóle ja myślę, że tak, ja pozwolę sobie też odpowiedzieć na to pytanie, które sam zadałem, czyli o jakość różnicy, nie będę pytał o te 0,8 czy 0,9%. Ja myślę, że cena to jest jedna rzecz, ale przede wszystkim to, że myśmy dość późno zaczęli, naprawdę, jako kraj w ogóle, nie tylko w piwie, ale generalnie zmieniać, próbować nowości. Jesteśmy narodem, myślę, konserwatywnie. To jest dość śmiała teza, ale wydaje mi się, że Polacy są konserwatywni, no piję sobie piwo. Ja pamiętam swój początek z craftem, to nie było wcale tak dawno temu, jak zacząłem późno, po 3,5 roku, po 4 lata temu, nie bardzo późno, piwna rewolucja była rozwinięta. No i na początku to było takie, no, gorzkie, no takie, no, takie intensywne, takie, musiało mimo że 2, 3, 4, 5 tygodni, zanim ja się do tego przekonałem. Myślę, że ten konserwatyzm też jest. Maćku, tak? Okej. Okay. Chciałem powiedzieć może w ten sposób, że spójrzmy na ten festiwal, to jest pierwszy festiwal piwa de facto w Zielonej Górze. I spójrzmy, co się dzieje, spójrzmy do waszymi plecami, co się dzieje. Cały czas są kolejki. Ludzie, myślę, że jednak widząc po raz pierwszy, czując po raz pierwszy owoce w piwie, czy różne dodatki typu, nie wiem, skórka pomarańczy, czy no nie wiem, wiesz, wiśnie i tak dalej, myślę, że oni są szokowani i na pewno też
przekonani, że jednak to piwo może lepiej smakować. I jestem przekonany, że jednak porównując do tych piw, które piły do tej pory, no, zmieniam na pewno zdanie, na 100%. Jestem tego przekonany, zresztą zobaczmy, co się dzieje. Dzisiaj jest drugi dzień, cały czas tłumnie, cały czas te kolejki się utrzymują, także jednak widać, że piwo w Zielonej Górze, gdzie do tej pory jednak dominował tutaj lager, tak? Lager, test lager, przede wszystkim i moje wino wiadomo. Tak widzimy, że jednak ludzie doceniają to, że wracają, kupują, próbują, korzystają i to jest fajne, to jest naprawdę miłe dla oka i miejmy nadzieję, że Piwny Klub będzie kontynuował tą właśnie przygodę i ten rozwój w innych miastach, nie tylko właśnie największych, ale także nieco mniejszych, jak chociażby właśnie Zielona Góra, także super sprawa, miła to dla oka i miejmy nadzieję, że dalej tak będzie. Okej, okay. Jest z nami też Tomek Migdałek. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, zanim pozwolę Ci odpowiedzieć. Tomek robi relację na żywo z naszego wywiadu, więc jeśli będą pojawiać się pytania od ludzi, którzy oglądają, to będziemy je cytować i odpowiadać myślę Tomku, prawda? Myślę, że tak. Dobrze. Odniesiesz się do naszej dyskusji? To znaczy, ja się może odniosę jeszcze do tej kwestii statystycznej, o której też mówiliśmy, to znaczy te 0,9 udziału rynku. Według mnie ono w dużej mierze, taka inna liczba w dużej mierze wynika też z tego, że spora liczba konsumentów, zdecydowana większość konsumentów w ogóle zainteresowanych konsumpcją piwa, najzwyczajniej w świecie nie potrzebuje innego piwa niż jasny lager, który jest łatwo dostępny i którego można wszędzie kupić. Bo my jakby mamy, myślę, jako Birgicy w pewnym momencie swojego funkcjonowania taką chwilę, kiedy chcemy wszystkich naokoło przekonywać do dobrego rzemieślniczego piwa. Chcemy z nimi rozmawiać, chcemy im pokazywać te piwa, chcemy, prawda, robić im panele degustacyjne, przekonywać ich na przykład do tego, że American IPA, która ma 80 IBU, to jest świetna rzecz. Tylko że dla sporej grupy ludzi w dalszym ciągu to nie jest coś, co oni chcą pić. I o tym trzeba też pamiętać. I to jakby też w pewien sposób imponuje to, że ten rynek kraftowy i w ogóle kraft jako produkt, piwny kraft jako produkt, pozostaje produktem niszowym i właśnie produktem premium, to o czym była mowa na początku. To wynika w dużej mierze z tego, że spora liczba ludzi po prostu nie potrzebuje innego piwa. Myślę, że to też jest jakaś tam kwestia, którą powinniśmy brać pod uwagę. Oczywiście mamy tutaj sytuację taką, że mamy festiwal plenerowy, mamy świetną pogodę, która automatycznie przyciąga dużą liczbę ludzi, ale możemy sobie zadać gdzieś tam pytanie, ile osób na co dzień nie, w ogóle nie mających nic do czynienia z kraftem, nie pijących kraftów, które przyszły dzisiaj na festiwal, po tym festiwalu zacznie szukać piw kraftowych i wydawać na nie pieniądze. Tomku, nie denerwuj mnie, bo ja mam nadzieję, że to będzie ogromna większość. Ja też mam nadzieję, że to będzie ogromna większość, tylko stawiam po prostu pytanie, które wynika też z tego, o czym mówiłem przed momentem. W dużej liczbie ludzi inne piwa po prostu nie są potrzebne do szczęścia. I to też gdzieś musimy brać pod uwagę. Coś w tym jest, aczkolwiek frekwencja, tak jak tutaj wspomniał Maciek na festiwalach, powoduje, że staram się myśleć optymistycznie. No sam odbierasz, wiem dobrze, te wiadomości, też spotykają się ludzie i mówią o tym, że fajnie zmieniłem swoje życie. Przykładem do tego jest mój ojciec. Człowiek po 60, mocno po 60, który 2 lata temu, za moją nawet nie namową, tylko prawda, z podpatrzenia zaczął pić kraft i on czasami nawet musi się do ciebie coś przyznać. Kupię czasami jakąś pszenicę niemiecką w Lidlu. Kupię, ale nie kupię nigdy więcej tych piw, które na L, na T, na H i na inne literki, które są w telewizji. One są po prostu niedobre. Ale pamiętaj o tym, że trzeba być jeszcze w pewien sposób podatnym na te nowe smaki. I nie każdy jest na nie podatny. I to cały czas gdzieś tutaj wraca to, o czym mówiłem. Są osoby, które po prostu nie zaakceptują innego smaku. I myślę, że też błąd, który trochę popełniamy, może jako środowisko, niektóre osoby ze środowiska, to to, że próbujemy patrzeć troszkę z góry na tych konsumentów, którym ten kraft nie jest do szczęścia potrzebny. Takie zjawisko gdzieś istnieje. Oczywiście, dokładnie tak, Sebastian, ale jeszcze zanim, myślę, że Tomek ma rację i po to są takie festiwale jak nasz. To znaczy, naszą ideą nie jest dotarcie do człowieka, który będzie smokał pół godziny piwo i je oceniał. Oczywiście z całym szacunkiem dla tego człowieka, który ma pewnie wielką wiedzę, ale dotarcie do ludzi, którzy po tym festiwalu powiedzą, jest różnica. I jeszcze jedno słowo małe. Mówiłeś o pilsach, że inne piwo nie jest potrzebne. I myślę, że kraft też zatoczył koło i się zmienił w tym zakresie. Zobaczcie, ile mamy świetnych pilsów na kranach. O tym chciałem powiedzieć. No to dokładnie właśnie o tym, nie? Że
Moim zdaniem pilsner jest piwem kraftowym. To jest cudowny pilsner, zdoskifowany, cudowny. Mało jest takich pilsner na rynku i mówię to z perspektywy browaru. Ja też nie do końca jestem zadowolony ze swojego pilsa. Wiem, że tam jest jeszcze miejsce do szlifowania, do perełki i tak dalej. Ale jest okej, ale może być lepszy. Taki pils, który jest ideałem, jest takim świętym gralem, spokojnie urwie tobie dupę, nie? Jest ze śliw cudowny. I to jest czarny kraft, to jest czarny kraft, nie? O to chodzi, żeby piwo było rzemieślnicze, ale było cudowne. Stawię pewną teorię też, że tak naprawdę korzenie piwowarstwa rzemieślniczego zaczynało się w piwowarstwie domowym. I w piwowarstwie domowym zawsze... Poczekaj, jeszcze zanim skończysz. Właśnie, słuchajcie, bo to jest też ciekawa historia. Ogromna większość piwowarów, w ogóle piwowarów browara rzemieślniczych, może nie ogromna, ale jednak myślę, że większość, powyżej 50%, grubo, 80% są ludzie, którzy wcale nie są wykształceni w tym kierunku często, wcale nie są, nie mają podstaw teoretycznych i chyba to ich ratuje, ale są ludzie, którzy ważyli piwo w domu. Ważyłem piwo w domu, zrobiłem 30-50 towarek. Ludziom się podobało, wygrałem konkursy, no to co? Otwieram browar rzemieślniczy. I mnóstwo takich browarów powstało w ten sposób. Zobaczcie, jak jest różnica. To są świetne piwo. Dziękuję, przepraszam. Jeżeli chodzi o to koło właśnie, które opowiadasz, że zatoczyliśmy w piwowarstwie rzemieślniczym, od zawsze w piwowarstwie domowym było uważane. Nie ważenie IPA, nie ważenie APA było kunsztem piwowarskim, tylko uważenie tak naprawdę pilsa idealnego, koźlaka, marcowego, czyli piw dolnej fermentacji, które teraz powróciły właściwie do łask w piwowarstwie rzemieślniczym. Więc to koło nie zostało zatoczone tak naprawdę bez powodu, tylko teraz rzemieślnicy piwowarzy pokazują ten swój kunszt, wracając do korzenia. No trochę tak jest, to prawda. Ktoś jeszcze odnosi się do dyskusji o tym, czy kraft zatoczył koło, bo mi się wydaje, że trochę tak jest. Mamy coraz więcej pilsów i wajcenów. Ja pytałem od chociażby piwowskich. Wajcen musiał zostać dowieziony, bo było go za mało. I to trochę dobrze i trochę źle, bo ja się z kolei z Tomkiem trochę nie zgadzam. To znaczy, konserwatyzm tak, klasyczne piwo tak. Dziękujemy bardzo asystentce. Nie było ładniejsze? Wodziance. Było ładniejsze? Gorszej byś nie mogło. Gorszej byś nie mogło. Dziękuję panu. Ale z drugiej strony mamy też do czynienia z tym, że nowe smaki, które są odkrywane przez ludzi, czyli nie jest to Weizen, nie jest to Pils, zostają. To ja też jestem tego dużym przykładem chociażby. Robert? Ja tutaj właśnie a propos tego dowożenia, tak, z racji tego, że lager był piwem pierwszym, z którym wyszliśmy w ogóle na rynek. W tym roku wypuściliśmy pizza. No i to, co mówiłeś, Pils musiał dojechać dzisiaj z Częstochowy, bo wczoraj wypiliście wszystko, co mieliśmy. To chyba potwierdza, to na tym rozmawiamy. Dobrze. Słuchajcie, jeszcze jest jedna rzecz. Wydaje mi się, że trochę się zmieniło w naszym krafcie, czy w naszym biznesie. Kiedyś było tak, że wystarczyło uważać przeciętną ipkę, nie złą, przeciętną, do dobrej i już było okej. Okay. Słuchajcie, plusy są owoce, jest spoko. Na plus schodzi. To było 5 lat temu, mamy rok 2019 i wydaje mi się, że to już nie wystarcza. Jest kilka przykładów browarów, których już na rynku nie ma, które weszły, a będę robił piwo, może się uda, bo nie udało się. Kiedyś było tak, że to jest przeciętny produkt, dzisiaj jest tak, że musimy mieć dobry marketing i świetny produkt do tego, żeby w rynku nie spać. Robert, to jest trochę też znowu, wrócę w twoim kierunku, bo takie piwa jak piwo z Żółka, teraz browary to już troszkę nie wystawiają, na przykład Funky Fluid, na przykład no nowe browary, piwowski już takim browarem nie jest, bo piwowski jest już na rynku trochę, jest browarem uważam dużym w rozumieniu marki, ale browary nowe, młode, jak nie robią dobrego piwa, to ich nie ma. Gdybyście robili słabe piwo, to by nie było. Czy trochę tak nie jest? No więc tak, tak jak mówisz, wszyscy na początku uważali, że to jest tylko i wyłącznie marketing, że jest to pytka, że to piwo z Żuka. Robiliśmy piwo, dlatego powiedziałem, że może troszeczkę za późno wyszliśmy z tego garażu, bo robiąc stare samochody i robiąc piwo, połączyliśmy to w jedno i wyszło piwo z Żuka. Nie, może brzmi to śmiesznie, genialnie, tak? Zupełnie nie o to chodzi, bo to nie jest piwo, które jest dobre albo nie dobre. No więc właśnie, też uważamy, że jeżeli piwo jest dobre, to się obroni. Marka, którą stworzyliśmy, wyszła z pasji, tak? To jak wszystkich. To okej, okay. Przepraszam, przerywam,
bo merytorycznie, to masz rację, wszyscy tutaj, Harpagan chociażby, no kurde, widzieliście nazwy piwa Harpagan. Sebastian, mógłbyś się odnieść do mojego pytania o nazwy waszych piw? Skąd pochodzą? I wymień najpierw może ze dwie, jeśli możesz. Nie wiem, no miziani na musza, szablozenna groza i etymologia słowa szabloz nazwy. To nie jest to normalny człowiek. Szablozenna groza jest to, że to jest piwo na sabro. To jest taki nowy, opalony chmiel z pogranicza Meksyku i USA. Chihuahua jest na etykiecie, bo jest z Meksyku. Saber tooth to po angielsku szablozenny, to jak jest sabro. No kombinujemy jak możemy, nie? Ale oprócz tego, że to nazwy się staramy się marketingowo dotknąć, no to to, co powiedzieliście wcześniej, no, jakość jest najważniejsza, aczkolwiek są sytuacje, że jest browar, który sprzedaje piwo tylko i wyłącznie wokół komina. Jest taki malutki browar, jakiś, nie wiem, nieznany, tylko się nie wystawia, nie? I on, wiesz, tam ma, nie wiem, 500 litrów sobie waży i on może mieć naprawdę słabo jakieś sobie piwo, ale tak to sprzeda, bo wokół jego browaru jeszcze nie ma świadomości, nie? To jeszcze jest to, ale jeśli chcesz jakby wyjść spoza cienia, chcesz zabłysnąć lekko, nie masz szans, żeby to było piwo przeciętne, nie? Musisz się naprawdę starać, żeby to było dopieszczone. To się to kłóci, co to powiedziało do siebie Pilsa. Ty jesteś zadowolona, to jest jeszcze perełka, ale staraj się jak najbardziej mądrze, żeby być okej, nie? Okej, okay, wspomnieliśmy o marketingu, ja poproszę, bo chciałbym trochę przejść do strony właśnie tej marketingowej i sprzedażowej. Tomku, myślisz, że mamy wpływ na sprzedaż klapy w Polsce? Pytanie, na ile możemy ją mieć, skoro ustaliliśmy, że kraft stanowi określoną niszę w ramach rynku piwnego, no to siłą rzeczy brokerzy, którzy się zajmują kraftem, też stanowią pewną niszę w ramach tego rynku. I tak naprawdę docierają przede wszystkim do tych, którzy już są kraftem zainteresowani. Dlatego myślę, że tutaj funkcja blogosfery jako blogosfery jest dość ograniczona. Gdybyśmy mieli w Polsce media pilne, powiedzmy, o jakimś szerszym zasięgu. Mamy Tomka Kopyrę oczywiście, który jakby tutaj działa na największą skalę. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy. Natomiast też nie oszukujmy się, w dużej mierze, mimo tej dużej skali, którą jakby Tomek tutaj ma, w stosunku do całego rynku piwnego, to w dalszym ciągu jest ułamek. Jeżeli mamy blogera piwnego, który ma ponad 100 tysięcy subskrypcji, to oczywiście robi bardzo duże wrażenie, jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę kraftu. Ale jeżeli to porównamy z blogerami, którzy się zajmują, czy blogerami, którzy się zajmują innymi popularniejszymi środkami spożywczymi, którzy mają tych subskrypcji dużo, dużo więcej, to też widzimy, że jednak cały czas już się poruszamy w pewnej niszy. Tak, znaczy ja myślę, że przykład Tomka, zaraz jeszcze Maśka poprosi o zdanie, że przykład Tomka jest troszeczkę oderwany od rzeczywistości, bo 130 tysięcy subskrypcji to jest duża wartość, nawet jak na tych blogerów, którzy zajmują się innymi rzeczami. To jest generalnie duża wartość jak na YouTube, ale Tomek jest dość specyficzny, to jest człowiek, który... No, tam piwo jest oczywiście ważne, ale to nie tylko o to piwo chodzi tak naprawdę, tak? Pozytywnym znaczeniu ja akurat się wypowiadam na ten temat, nie tylko dlatego, że się znamy. Maćku, czy odniesiesz się do tego pytania? Czy ja może powiem... A inaczej, jaki jest wpływ blogosfery na rozwój kraftu w Polsce? Okej, ja może powiem tak bardziej lokalnie tutaj, jak prowadzę swój blog, jak bardziej, można powiedzieć, lokalnie, zielonogórsko. Wiem, że też sporo oglądających właśnie pochodzi stąd tutaj, z Zielonej Góry i z rejonu. I też wiem, że wielu z nich na pewno nie miało wcześniej styczności z kraftem totalnie, ale właśnie dzięki temu, że pojawiają się jakieś tam wpisy, czy nagrania, czy rekomendacje z mojej strony, że tak na przykład chociażby jak ten festiwal, wiem, że spora grupa jednak próbuje się przyjść zobaczyć, że jest coś nowego, więc myślę, że nawet taki mały rząd, jak mój, jakiś tam sposób jest w stanie dołożyć cegiełkę do tej świadomości, do tego rozwoju tej świadomości i zachęcić mniejszą czy większą grupę ludzi, więc na pewno blogerzy i blogerzy są w stanie pomóc rozwoju. Okej, ja zapytam Miłosza. Miłosz, czy na Słowacji jest jakiś blog piwny? Wiesz co, muszę się zastanowić. 30 browarów to pewnie nie. Ale jeżeli nie, to pociągnę pytanie i zapytam chłopaków właśnie z browarów. Czy my jesteśmy wam do czegoś potrzebni? Nie, dobrze, dziękujemy. Następne pytanie. Cześć, to tak nie działa. Inaczej, wy macie
Każdy z was ma swoją grupę docelową. Dobra, źle zacząłem. I każdy z was ma posłuch. Dobrze, skończy. Nie? I to jest tak, że Tomek, wiadomo, że Tomek ma największy posłuch. Topyr, mówiliśmy o nim. No, ma największe zasięgi. Ale nawet Bogiel, który ma najmniejsze zasięgi, on ciągle ma wpływ na swoich odbiorców. To jest to, jak piszesz, to, co się zajmujesz, to, jakie masz kubki smakowe, to strasznie dużo, bardzo wpływa na to, czy masz publikę, czy nie. Bo na przykład masz jednostki, które są... No nie wiem, na przykład jest Birwol, nie wiem, czy kojarzycie, nie? Oczywiście, serdecznie pozdrawiamy. No i na przykład tam za kubka to bardzo, bardzo, bardzo harsz kubki smakowe, to znaczy jest bardzo surowy w opiniach. I na przykład jak ja, zanim otworzyłem swój browar, zanim zacząłem jakby siedzieć tak zawodowo w krawcie, to się z nim bardzo zgadzałem, że to był mój jakby wyznacznik jakości. Ale jak szedłem w kraw, to jakby traktuję to już inaczej troszeczkę, nie? Że inaczej patrzę z perspektywy blogera, inaczej patrzę z perspektywy piwowaru domowego, ja to patrzę z perspektywy piwowaru zawodowego i browaru. Ale dalej się trzymam tego, że wy macie kolosalny wpływ, tylko teraz kwestia na ile ludzi. Każdy z was ma swoją grupę docelową i to, co wy powiecie, oni słuchają. Czyli jeśli powiem, że to piwo jest ok, to wasza taki trzon waszych klientów, mówiąc wprost, powie, że ok, idę po to piwo. I wy się przydajecie, moim zdaniem. Dziękuję ci bardzo. To jest ważne, słuchajcie. My, już ci oddam głos, jeszcze dodam. My, nie wiem jak koledzy, ale myślę, że podobnie, nigdy nie robimy recenzji takich jakby sugerowanych, czy powiedz coś dobrego o tym piwie, żebyście wiedzieli, jak to jest w sieci. Jeżeli traficie na jakiś blog jakikolwiek i zrobicie recenzję piwa, to z reguły, myślę, że w większości przypadków jednak, to nie jest tak, że mówimy dobrze o piwie, bo musimy mówić. My mówimy zupełnie szczerze o tym piwie. Zdarzały się również, często nawet w blogosferze, opinie złe. Zdarzają się takie opinie. I to nie jest tak, że piwo musi smakować. A na przykład są trzy piwa. To, co dziś mówiłem, już nie pamiętam przy jakiej okazji, ale oceniliśmy piwa i jakieś było lepsze, drugie gorsze z danego browaru. Jakie jest gorsze, to mówię, że jest gorsze. I to jest ważne. Czy było coś sobie brać? Dobra jest. Chciałbym dodać, że z punktu widzenia piwowarów domowych, piwowar domowy to jest świadomy konsument, który zna kraftę. I tak naprawdę opinia blogerów nie ma dla niego właściwie żadnego znaczenia. On wyznacza... Moim zdaniem... Nigdy nie kupujesz piwa po tym, jak bloger wie, że jest fajne? Nigdy. Nigdy? Ale serio, nigdy nie kupujesz piwa, jak bloger wie, że jest piwo jest... Świetne, zajebiste. Nigdy kupujesz piwa po tym? Nie zdarzyło mi się do tej pory. Naprawdę nie zdarzyło mi się do tej pory, żebym pod wpływem influencerów tak naprawdę piwnych kupił jakiekolwiek piwo, Nawet jednego piwa nie kupiłem. Zawsze chciałem zweryfikować to piwo pod swoim właściwie takim pryzmatem, które ja uważam. Nie, nie. Jeżeli... Nigdy, zazwyczaj jak... Za darmo nie dostałem. Nie miałem potrzeby do tej pory, żeby dostać za darmo piwo. Ja jestem konsumentem, powiedzmy tak sobie szczerze. Jeżeli kupuję piwo kraftowe, interesuje mnie to, że to jest nowy styl jakiś, chcę sprawdzić ten styl i przenieść do siebie na browar domowy, żeby uważać u siebie w domu. To mnie interesuje najbardziej i jeżeli wysłuchuję opinie blogerów na temat piwa, to szczerze powiem, że ostatnio wysłuchałem opinię w 2013 roku wymienianego tutaj Tomka Kopyry. Od tamtej pory nie oglądałem żadnego filmiku z recenzji piwa. Dobrze. Zazwyczaj jest tak, że muszę kupić piwo i sam określić, czy ono mi smakuje. Czyli z trybu takiego konsumenta, ja chcę wiedzieć tak naprawdę, czy to piwo... mogę przenieść też na browar domowy z tego stylu, czy będę chciał, tylko zazwyczaj jest tak ścieżka, że kupuję piwo, wypiję i dopiero sprawdzam opinię. Bardzo dziękujemy tego temu panu, ten pan mówi, że dobrze znany. Proszę myśleć, więcej nie zostanie zaproszony na żaden panel. Dziękujemy się, że na razie. Nie szkodzi. Oczywiście żartuję. Dziękuję ci za tę opinię. Ja myślę, że to jest też trochę tak, że to, co powiedział Tomek, jest ważne. My nie mamy mediów innych niż blogerzy, a to dlatego, że nasz rynek jest po prostu bardzo mały. Myślę, że to się zmieni. To się zmieni w ciągu 2-3 lat. Oczekujcie tego. Jeżeli wam zasmakowało, to chcecie jakby czytać więcej, to myślę, że tego będzie więcej. Ja mam jeszcze jedno pytanie.
I to myślę, że też zacznę od Sebastiana, dlatego że wiem, że akurat wy przywieźliście, chcę użyć to magiczne słowo na szy, czyli sztos. U nas w branży jest tak, że piwa dzielimy na świetne IPA, bardzo dobre w stylu, bardzo super fajne. I są też sztosy, czyli piwa mocne, ciemne, leżakowane w beczkach po 45 różnych destylatach, po bourbonie, po whisky, po sherry, po czymś tam. Czyli piwa, które są bardzo drogie, bardzo kosztowne w produkcji, z reguły bardzo dobre, niby lepsze od tych zwykłych, o to też zapytam. Ale o co chcę zapytać? Większość browarów, które tu przyjechały, przywiozły piwa takie właśnie, piw z pszenicy, czy trochę ajpy, czasami jakiegoś stauta dziwnego. Myślę pewnie o tym, no, że będzie ciepło, będzie fajnie, będzie potrzebne lekkie jako piwo, ale też przyjdą ludzie, którzy chcą zacząć piwną rewolucję. Zmierzam do pytania. Browar Harpagan przywiózł moim zdaniem dwa sztosy, czyli Buzyga na rozkoszy. Piwo z... To jest no, imperialny stout, mogę tak powiedzieć chyba, prawda? Z laktozą? Nie. Imperialny stout z kokosem. Piwo, które ma 24 BV, 8% alkoholu. Jest bardzo słodkie, jest kokosowe. Może nie bardzo słodkie, bo wysoko ekstraktywne. I to drugie, przypomnij, 14% alkoholu, co ma? Surdut Splendoru. Zaraz powiesz o tym piwie. To są pewnego rodzaju sztosy. I ja zadam tobie akurat proste pytanie, a reszcie i tobie również drugie trochę bardziej złożone. Pierwsze, czy te piwa, czyli sztosy, piwa mocne, piwa dziwne schodzą na takim festiwalu, a po drugie, czy niektórzy z was nie żałują tego, że nie przywieźli jakiegoś risa, czy jakiegoś mocnego piwa, bo być może byłaby szansa rzeczywiście, żeby tutaj sztosami też ludzi zachęcić do pracy. Sebastian? Zresztą no, to jest tak, że... My wychodzimy z założenia, że na jakikolwiek festiwal jedziemy, czy na jakąkolwiek imprezę jedziemy, no to chcemy pobrać wszystko nam najlepsze. I mamy tego... Buzyny z rozkoszy już wystarczył, tylko nie mamy. Wypiliście już. Ale wzięliśmy Risa, wzięliśmy imperialnego Strong Ale'a, wzięliśmy Pilsa, wzięliśmy piwo owocowe, wzięliśmy Apę, wzięliśmy Pierę. Słucham? Co na kranie jest? Tak, wszystko jest. No. Dobra, mamy 8 razy, nie? Ale, ale chodzi o to, że no, chcemy się pokazać z najlepszej strony, tak? Tak, jeśli jesteś fanem pilsów, to jestem pils, nie? Jeśli jesteś piwarem domowym i szukasz czegoś, co będzie ekstra, wyróżniało się, czego ty nie uważałeś w domu, mamy to, nie? Mamy Sunus Splendoru, 14 Alko, droże Fermentis H18, bardzo specyficzne grosze, bardzo zżarte i no, zrobiliśmy z 24 ekstraktu 14 alkoholu, 3 polskie chmiele, Octavia, Zula, Izabela ze Strusów i to były specyficzne. Okej, okay, dobra, no, ale musieliśmy to przyjąć, bo to jest nasza chluba. Może nie smakować komuś, okej, okay. Ale chodzi o to, jakikolwiek festiwal, że zawsze musisz mieć dla każdego coś. Koniec. Dla pani, która lubi piwo z sokiem, nigdy nie będziemy mieli piwa z sokiem. No nie, no bez sensu. Ale piwo z pulpą mango. Ale dokładamy je dużo wcześniej, na etapie produkcji. I ono może smakować komuś, kto robi piwo z sokiem, który zapytał słomkę i nie w życiu, nie? Nie słomka. Chodzi o to, żeby każdy był zadowolony, ale czymś. W skrócie chyba, nie? Musimy mieć sztosy, no bo jesteśmy z tego dumni. Miłość, na Słowacji jest mało sztosów, rozumieniu tych piw takich bardzo mocnych, dziwnych, bourbon, barareczne tak, i tak dalej, ale chyba jest lepiej niż było 2 lata temu. Albo więcej, tak? Wiesz co? Nie jest tak źle. No, są browary, które są restauracyjne browary, które mają jasne, ciemne, 11, 12 i pszenicy, tak? Ale są jakieś browary, użyjmy świecie, które robią i sztosy. A powolutku się rozwija, nie? Są barrel age, są różne piwa dymione. My też wzięliśmy tutaj jeden sztos, jest to imperialny porter barrel age Jim Beam Bourbon. Było to piwo ważone też na nasze pierwsze urodziny, a dostali nam parę butelek zostało, no to nie wiem, czy jeszcze jakieś 4 butelki tam jeszcze zostali, ale... Czy też w Polsce schodzi bardzo to piwo. Ja myślę, że to piwo na festiwalach z finałem może 60% na festiwalach, tak? Na Słowacji ludzie chcą lekkie piwa, pijalne piwa, takie po prostu pils lekki, czysty. No,
ale tak jak już było mówione, na stoisku musisz mieć jakieś, nie wiem, 6 kranów, musisz mieć jasne, ciemne, po prostu, żeby to się nie smakowało. Nie? Okej, okay, powoli zbliżamy się do końca dyskusji. Ja mam jeszcze parę pytań. Czy może są jakieś pytania na nas publiczności? Czy Państwo chcecie zadać jakieś pytania? Są ludzie, którzy ważą piwo, są ludzie, którzy mówią o piwie. Czy ja mogę poprosić moją asystentkę, żeby podeszła z mikrofonem do tego pana? Miłosz, mógłbyś oddać mikrofon panu? A, nie, ja sobie też nie zgadzam. Poczekaj, poczekaj. Raz, raz. Halo? Tak? Nie znalazłem żadnych rozsądnych objętości piw do próbowania. 0,3. Ile jestem w stanie zmieścić 0,3 w ciągu jednego dnia? Mógł być tylko dzisiaj. Poproszę 0,2, 0,1 do próbowania. Okej. Okay. Zacząłem 2012, pierwszą warkę. A jest dobrze. Myślę, że jest więcej niż 0,8%. Nie, no nie jest. Ale Robert chce odpowiedzieć, ja ci oddam mikrofon, porządku, poczekaj, tam dolecie do ciebie. Słuchajcie, często na stanowiskach jest tak, piwowarzy domowi, nie tylko ludzie, którzy podchodzą, mogą dostać próbkę piwa. Poproście zawsze o próbkę piwa, jeżeli chcecie spróbować. Właściwie na każdym stanowisku można uzyskać tą próbkę piwa. To jest nalanie do kufelka waszego, czegokolwiek, co tam macie, posiadacie. Zawsze odrobiny piwa, okay. Czy chcecie je kupić. Ja myślę, Robert, dobrze, a potem ja. Tak, u nas na stoisku możecie spróbować 40, zawsze lejemy. Ewentualnie, jeżeli przychodzicie z własnym szkłem, też dajemy do spróbowania. Znaczy, ja myślę, że to pytanie, ja to pytanie zrozumiałem. Tu nie chodzi o próbki, tylko chodzi o to, że chciałbym spróbować, chciałbym napić się 100-150 ml, bo piwo nie smakuje, nie chcę go spróbować. Ja chcę za nie zapłacić. Rozumiem, ale w mniejszej ilości. To ja odpowiem, ty masz rację, tylko od tego, ja już odpowiadam, rozumiem. Od tego są trochę inne festiwale, to znaczy, i tu przejdę płynnie do ostatniego mojego pytania i zamykania dyskusji o piwnych festiwalach w Polsce. Myśmy, Wrocław, no zapraszamy serdecznie, 7-9 czerwca, Wrocławskie Festiwale Nowego Piwa. Oczywiście będziemy, też tu organizujemy, serdecznie zapraszamy. Ale wracając do tego, do odpowiedzi na twoje pytanie. Myślę, że w Polsce rynek piwa podzielił się, rynek festiwali czy festiwale podzieliły się na takie dwa nurty. Festiwale bezpłatne, otwarte do zahaczania i zachęcania ludzi, którzy z kraftem na co dzień nie ma nic wspólnego, chcą napić się piwa, ale jednocześnie przyjść, jednocześnie przejść na tą dobrą stronę mocy. I myślę, że to nie jest miejsce na próbowanie 100 ml. Bo weź pod uwagę faktycznie elementy techniczne. Browar musi nalać, skasować, policzyć, prawda, porozmawiać z tym człowiekiem. Takich ludzi na tym festiwalu jest mimo wszystko niewielu, takie jest moje zdanie. Od tego są One More Beer Fest, od tego jest Beer Madness, od tego są festiwale zamknięte. Takie jest moje zdanie i zapraszamy serdecznie. I to jest pierwszy element odpowiedzi. A drugi element jest taki, że wydaje mi się, że za 2 czy za 3 lata właśnie festiwale w ten sposób będą wyglądać. Albo otwarte, zachęcające, gdzie nie będzie 0,15, będzie próbka, tak jak powiedziałeś, 0,4 czy 0,04. Spróbuj, to będzie dobre, lej 0,3. Albo piwo duże. Ale kończąc, chyba, że ktoś jeszcze się chce odnieść do tego elementu. Tomku, poproszę. Nie wiem do którego, czy do sztosów, czy do festiwali, bo jeszcze była mowa do sztosów, to może powiem tak, no, u nas się troszeczkę ukształtował taki stereotyp sztosa jako piwa, które ma wysoką zawartość alkoholu, często jest też akowane w beczkach, generalnie są to piwa z wysokimi danigami i w pewien sposób do nich przypisano gdzieś tam tę etykietę sztosa, a co jeżeli dla kogoś sztosem jest świetna APA, świetny PILS albo świetny New England? To przecież takie piwa też potrafią smakować znakomicie i też zyskują miano sztosu, więc myślę, że tutaj ten termin sztos troszeczkę jest przypisywany zbyt wąsko do konkretnego, oczywiście, że siano, no oczywiście, że tak, ale zwracam po prostu uwagę na sam fakt, więc to jest jedna sprawa, a druga sprawa, była mowa o festiwalach, że właśnie z jednej strony festiwale otwarte takie jak dzisiejszy, czy jak był MGP, czyli bezpłatny wstęp, z drugiej strony festiwale właśnie typu One More Beer czy Beer Big Madness. Ale mamy pośrodku jeszcze takie festiwale jak Birgoszcz, Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczy czy Poznańskie Targi Piwne, które są festiwalami z reguły zamkniętymi, to znaczy halowymi, ale są też imprezami biletowanymi. Czyli mamy jakby pośrodku tego jeszcze trzecią kategorię, która też przecież ma swoich odbiorców. Pytanie, co z tą trzecią kategorią?
środkową de facto. To właśnie moim zdaniem ta formuła festiwali się kończy, ale zostawmy to jakby otwarte. Kończąc, myślę, że podsumowując tę dyskusję, chciałbym, żeby każdy zabrał głos i jakby ze swojej perspektywy powiedział, jak to w tym trakcie jest. Mamy perspektywę browaru, mamy perspektywę mediów. To nie będzie pytanie typu, czy jest dobrze, czy jest źle, jak oceniasz? Nie. Jak się czujesz w polskim krawcie? To znaczy, czy nie żałujesz decyzji? To jest głupie pytanie, wszyscy odpowiedzą pewnie, że nie, ale też nie jest oczywiste, bo może po prostu argumenty. Czyli decyzji o tym, że A, otworzyłem browar, B, zająłem się, prawda, blogerką piwną, C, zacząłem pić kraftowe piwo. Czy nie żałujesz tego, że jesteś w krawcie? To jest pierwsza część mojego pytania, ale jest to również druga. Dlaczego nie żałujesz? I czy będziesz to robił dalej? Ja powiem jeszcze, dlaczego pytam. Bardzo wiele browarów, rzemieślników, inaczej, bardzo wiele osób, które zajmują się kraftą w Polsce, to są osoby, które robią to dodatkowo. My żyjemy, nie wszyscy tutaj, ale znaczna część tych osób żyje zupełnie z czegoś innego. I to nie tylko osób, blogerów, tak jak my, bo to jest oczywista oczywistość, ale również browarów, czy ludzi, którzy, nie wiem, no, zajmują się tym niby zawodowo, czyli czerpią z tego korzyść, również finansowo, dlatego, że ten rynek jest bardzo trudny. Dlatego o to pytam. Sebastian, od ciebie zacznę. Nie żałujesz, że zająłeś się kraftem? Jakbyś się mogli przekazać, dobra, powiem, że nie. Nie, nie żałuję w ogóle, ale to jest sprawa, to jest hobby. Każdy, jest nas trzech, jest Józef, Łukasz i ja. Każdy zna swoją działalność. Nie wiem, czy mogę tam jakby... Józef jest ogólnie piwowarem zawodowym, więc są tam waszy obrazy na przykład, piwa, to jest jego główna pensja. Łukasz jest wykładowcą na Polibudzie w Poznaniu. Ja mam firmę, która zajmuje się marketingiem. Widać od razu. I to prowadzą w sumie nic nie wynosimy, to po prostu jest hobby, nie? Robię to po godzinach, gdzieś tam bawimy się i tak dalej, i tak dalej. Nie żałuję w ogóle. Czy to idzie w tą stronę? Na pewno. Są przeszkody. Jest więcej, niż myśleliśmy, nie założyliśmy browar. Jest kilka problemów, które nie możemy przeskoczyć. Ale nie, no. Nie, to jest hobby, nie? Pasja. Koniec. Ja wiedziałem, że on tak opowie, ale to jest prawda. To nie są puste frazesy. Krzywo od strony domowego piwowarstwa. Ile barek masz za sobą, powiedz? 324. To jest powalony. Wyobraźcie sobie, ale poczekaj, ja się do tego odniosę. Ja myślę, że wielu browarów ma mniej barek za sobą niż on. Ale słuchajcie, ile mamy weekendów w roku? Pamiętajcie, że trzeba pracować codziennie, zawodowo. Nie ma czasu na to, żeby robić piwo w poniedziałek, wtorek, środę czy czwartek. Robimy to z reguły w weekendu. 320 barek to jest nie wiem, 7 lat, 8? 10. Ja pierdziu, nie żałujesz. Nie żałuję ani jednego poświęconego piwa na to, co do tej pory zrobiłem. Powiem więcej, że to jest cały czas rozwój osobisty. To jest praca nie tyle co nad piwem, co nad sobą, bo to jest też dużo wyrzeczeń. To jest dużo tak naprawdę rozwoju osobistego, który pozwala na to, żeby doskonalić ten warsztat. Okej, okay, jeszcze jedno pytanie szybko do siebie. Jakiś browar, rzemieślniczy kontrakt pozyskany, bo 300 barek, kurde stary. Pojawisz się kiedyś na tym festiwalu rzemieślniczym? Myślę, że wszystko prowadzi do tego, żeby otworzyć swój browar, żeby pojawić się na tym festiwalu. Nie mogę do widzenia wystarczy. O to mi właśnie chodziło. Często tak się to kończy i mam nadzieję, że idąc dalej, mam nadzieję, że te pasje przerodzą się w duże biznesy, bo w tę stronę to nie zmierza. Miłość? Ja mogę powiedzieć, że też nie żałuję, ale ja chciałbym powiedzieć, że jak ja właśnie się dostałem do tego kraftu, nie? Ja jeszcze przed tym, jak byłem w krafcie, to ja sprzedałem sprzęty, nie? Browarnicze. Okej. Czyli mnie ściągnął do kraftu po prostu sprzęt, nie? Zajmowałem się technologią piwowarską, zajmowałem się projektami nowych browarów. No po prostu nie żyłem po całym świecie, byłem w Chinach, byłem w całej Francji, Włochy. A pierwszy kraft, który spróbowałem, był w Polsce. Pamiętasz, jakie to było piwo z tego browaru? Możesz powiedzieć. Chyba browar z Warszawy, Faktoria, jakiś kontraktowy. Okay. Nie wiem, ile lat to było, może 6 lat, może 7 lat, okay, pamiętam. No i potem zdecydowałem, że może sobie sam zrobić w domu jakiś browar. Pracowałem w firmie, która spawa zbiorniki, spawa całe technologie browarnicze. No to sobie tam zamówiłem jakiś, wiecie, mały sprzęt. Zacząłem w domu robić.
No, nie żałuję, nie? Wszystkie pierwsze moje piwo, które zrobiłem, było bajkiem, piwo przeliczne, ale mimo stylu, zupełnie mimo stylu, było to już 16 ekstraktów po prostu, ale wypiło się. A to, co się nie wypiło, jak kiedyś jakieś gotowanie się zepsuło, no to się destylowało i robiło się, wiecie, piwowicami, alkohol. Super, nie mam, bardzo dziękuję, Robert. Jak tam, jak twoja sytuacja? Znaczy, bo wiem, że zajmujesz się na co dzień czymś innym, ale chciałbyś zajmować się tylko tym, prawda? Dokładnie, znaczy na co dzień... Tak, na co dzień administruję serwerami, tak, i to pewnie odbiega to od tego, co robimy jako nasze hobby. Położyłem browar 200 tysięcy, bo jestem informatykiem i zarabiam grube miliony, a teraz będę chciał je odzyskać. Nie, żartuję, prawda? Nie wygląda to tak... Jest to tuka pracy i tak jak Sebastian mówił, robimy coś, co jest... To poświęcam dużo na to czasu, pasji i myślę, że na pewno przekłada się to na nasze życie też prywatne, tak? Bo to nie jest takie hop, ważyć sobie piwo, bo też potrzebuje czasu, tak? I potrzebuje uwagi. No niestety, trochę więcej niż nasza praca zawodowa. Więcej niż nasz dom, tak? Chciałeś powiedzieć? I niż ta pani, co czeka i mówi: ty weszła! Przepraszam. Ale piwo robię, ale pan nie weszła! To rzeczy nie są, prawda? Dobra, cicho, zciszył głos. Maciek? Ja muszę powiedzieć, że od kiedy poznałem Kraft, jak wyobrażam sobie teraz tego poprzedniego życia, rzeczywiście zajmuję się tym po godzinach, kończę pracę i tak można powiedzieć, automatycznie przełączam się na tryb blogera i gdzieś tam organizuję jakieś piwo, czy już planuję kolejny wyjazd na festiwal. No po prostu to jest... zakochałem się po prostu w Krafcie. Kiedyś 10 lat temu jeszcze, no to jadę jak wszyscy. Nie wszyscy, niektórzy tutaj ci byli, nie po prostu zwykłe lagery, tak, zwykłe koncernowe lagery, ale w pewnym momencie nastąpiło takie spryknięcie i po prostu no nie wolno sobie teraz cofnąć tego, co było, także to z pewną frajdę, to jest powiedzmy taka moja druga miłość. Wow. Tak, może oczywiście na pierwszym miejscu żona. Czasami pierwsza, nie? Ale ona gdzieś jest, więc mówi druga miłość. Nie? Druga, no trzecia właściwie. To palubadze. Nie. O co? No dobra. Czyli żona jest trzecia. Nie, dobra. Nie ciągnijmy. Żartuję o tym. A nie ma, to żona już powstrzymać. Można mówić. Nie, dobra, żartuję. Wszystko. Oko? Perspektywy tego, co piłem kiedyś, a wszystko chyba, jak tutaj siedzimy, piliśmy kiedyś, chyba ogólnodostępne, ujmując to ogólnie, nie wyobrażam sobie powrotu do piw ogólnodostępnych i tutaj jakby nie ma żadnej wątpliwości co do tego. Pamiętam, że w pewnym momencie bardzo chciałem szukać rzeczy innych od tego, co jest przeciętne na rynku, czyli dajmy na to, nie wiem, Czarny Smok z Fortuny, czy jakiekolwiek piwo, które jakoś tam się wyróżniało, jakkolwiek odbiegało od tego, od tej średniej rynkowej, już było atrakcyjne. Kiedy się pojawił Kraft, nie było mowy o tym, żeby wrócić, natomiast ja lubię wrzucać kamyczki do ogródka i tutaj jeden kamyczek do ogródka muszę wrzucić. Owszem, Kraft jak najbardziej, ale jeżeli konsumenci płacą za piwo nie 2, nie 3, nie 4 złote, a 10, 12, 13 i więcej złotych, fajnie byłoby otrzymywać produkt stałej jakości, produkt wysokiej jakości. Jeżeli mamy na jednym biegunie piwo za 10-11 zł i drugie piwo w tej samej cenie i te piwa się krańcowo od siebie różnią jakością, smakiem, aromatem, walorami sensorycznymi, to pojawia się pytanie, czy wszystko jest w porządku. Jakby jakość Krafcie, uważam, powinna być tutaj oczkiem w głowie tak wszystkich browarów. Tak jest. I ja myślę, że dzisiaj tak jest. Oczywiście to, co mówisz, ma miejsce, ale myślę, że za 2 lata już nie będzie miało, tak jak było 2 lata temu. Kraft był, tutaj już była różna, a dzisiaj już różna nie jest. Dobrze. Słuchajcie, bardzo serdecznie wam dziękuję. Wam również dziękuję, że wysłuchaliście tego, co mieliśmy do powiedzenia. Brawo dla moich panelistów. A brawa dla was, a nie mam nic to piją, nie mają nas wierzy. Nie, żartuję, bardzo wam dziękujemy. Jeżeli pojawiają się jeszcze jakieś pytania, musimy kończyć, bo przygotuje się zespół Pina Klopę, serdecznie pozdrawiamy. Pojawi się na scenie sztosowy zespół. Jeżeli
macie jakieś pytania, zapraszamy tutaj obok, albo na stoiska festiwalowe lub browarów, które tutaj się pojawiły. Ale myślę, że jeszcze parę minut będziemy tutaj obok sceny. Jeżeli chcecie pogadać z Bitwiątkę, zrobić zdjęcie, albo też zapytać, będzie nowo. Serdecznie dziękujemy i do zobaczenia, myślę, też jutro. Dzisiaj bawimy się do 22, bawimy się do 24, bawimy się do 2, no bawimy się. Jutro myślę również, także jesteśmy do waszej dyspozycji. Lajkujcie, pijcie, lajkujcie Lotne Festiwal Piwa, lajkujcie oczywiście do Speedy Club i moich przyjacieli, moich przyjacieli z blogu Piwy. Tyle z mojej strony. Serdecznie dziękuję, serdecznie wam dziękuję. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Dziękujemy bardzo, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Myślę, że te pytania trzeba przenieść. Co? Nie wiem!